Zbliżamy się do najbardziej ekscytującego momentu, a mianowicie dzisiejszej uroczystości, mianowicie do wręczenia nagród i wyróżnień 12. edycji konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości. Bardzo serdecznie chciałbym w tej chwili zaprosić do mikrofonu, do wypowiedzi pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Zbigniewa Kłusa. Panie profesorze, zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni przedstawiciele władz różnych szczebli, jak tu słyszeliśmy, drodzy Państwo, no mam tę przyjemność po raz 12 uczestniczyć w specjalnym momencie dla Wielkopolski, mianowicie wręczaniu nagród konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości. Może, ponieważ mieliśmy tu przed chwilą wręczanie różnych innych nagród, parę słów dla informacji, gdzie, w którym miejscu plasuje się ta Wielkopolska Nagroda Jakości i jak to się zaczęło. Otóż, proszę Państwa, zaczęło się to na początku lat 90., kiedy w Brukseli Europejska Fundacja Zarządzania Jakością, IFQM, podjęła inicjatywę organizacji konkursów o Europejską Nagrodę Jakości. To był ten pierwszy szczebel, ten najwyższy jakby europejski, i potem, jak w pewnym sensie lawina, zaczęły powstawać konkursy krajowe. Myśmy w Polsce zaczęli przygotowania do konkursów o Polską Nagrodę Jakości w roku 1994. Takim liderem tych działań był pan profesor, nieżyjący już niestety, Edward Kindlarski i doktor Mirosław Recha, który nadal jest sekretarzem generalnym tego Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. Miałem przyjemność uczestniczyć w tych przygotowaniach regulaminu i dokumentów konkursowych. No i proszę Państwa, naturalną drogą było także zejście z tym konkursem na szczeble regionalne. I tutaj przy współpracy i pewnym takim zaangażowaniu pana Norberta Marszałka, który jest tutaj obecny na sali, w 1998 roku podjęliśmy inicjatywę zorganizowania Komitetu Wielkopolskiej Nagrody Jakości i w kolejnym roku odbyła się pierwsza edycja. Zatem 1999 rok, pierwsza edycja, po 12 latach, znaczy licząc konkursy, mamy 12 edycję tego konkursu. Gdzie mieści się ta Wielkopolska jakość? Otóż gremia Unii Wielkopolan miały taki zamysł, aby zacząć pracę od podstaw. Pracą od podstaw było właśnie wyjście z taką Wielkopolską jakością. Jak Państwo, pewnie część z Państwa wie, w tym gremium uczestniczącym w działalności tej Wielkopolskiej Jakości są dziesiątki firm aktywnie uczestniczących. I z tego gremium nominowani, sugerowani są następnie kandydaci do konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości. Po co to mówię? Proszę Państwa, po to, iż wyprzedzając już wręczanie tutaj nagród i wyróżnień, zachęcać będę i zachęcam Państwa, którzy będą laureatami Wielkopolskiej Nagrody Jakości, aby następnie stanąć w szranki konkursów o kolejny szczebel, czyli o Polską Nagrodę Jakości. Jest to, proszę Państwa, można powiedzieć, w randze nagród jakościowych w Polsce dla przedsiębiorstw chyba najważniejsza nagroda. Wręczana jest w specjalnym dniu, 11 listopada. Tak się składa, że Dzień Jakości jest 11 listopada i w tym samym dniu jest jednocześnie nasze święto narodowe. I wręczana jest to na Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat nad tym ma premier Polski, który często osobiście lub przez uczestnictwo swoich zastępców wręcza tę nagrodę. Także, proszę Państwa, jest o co, wydaje mi się, walczyć. To jest taka pierwsza część mojego uniwersyteckiego w pewnym sensie wykładu. Tutaj poprzednicy moi trochę czytali, ja mówię, jak Państwo widzicie, z pamięci, bo taka jest rola nauczyciela akademickiego.
Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na rok, w którym przyznajemy te nagrody. Dla Polski jest to szczególny rok. No pierwsza kwestia, 600-lecie zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. 90 lat zwycięstwa nad szarżującymi na Polskę wojskami sowieckimi. 70-lecie Katynia, 20-lecie Unii Wielkopolan w naszym wymiarze takim regionalnym. No i proszę Państwa, przy okazji tych różnych uroczystości, prawda, padają wielkie słowa. Bohaterstwo, męstwo, zaangażowanie i tak dalej. My natomiast, proszę Państwa, posługujemy się jednym słowem. Jakość. Jeżeli tę jakość odniesiemy do pojedynczego obiektu, maszyny, urządzenia, jakiegoś produktu konsumpcyjnego, to brzmi, proszę Państwa, to dosyć banalnie. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli tę kategorię odniesiemy na przykład do funkcjonowania społeczeństwa, to już jest rzecz bardziej poważna. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę, ponieważ jesteśmy w Poznaniu, w Wielkopolsce, na to, że jako Wielkopolanie myśmy się bardzo sprawdzili, właśnie jakościowo. Druga połowa XIX wieku i początek XX, kiedy byliśmy poddani ciśnieniu pruskiemu, kiedy trzeba było walczyć o polskie warsztaty pracy, fabryki, gospodarstwa, majątki, myśmy się sprawdzili. Część z Państwa w wieku średnim i starszym zapewne pamięta taki wspaniały serial Najdłuższa wojna współczesnej Europy. Tam było to pięknie pokazane. I tutaj myślę, że warto chylić czoła przed naszymi przodkami, którzy właśnie w tym wymiarze jakościowym, społecznym tak wspaniale się sprawdzili. Wracając do chwili obecnej, za chwilę będziemy wręczać nagrody i wyróżnienia Wielkopolskiej Nagrody Jakości. W tym roku mamy taką sytuację właściwie, że zdecydowanie przeważają firmy z terenu Wielkopolski. I to jest piękne, proszę Państwa, że Poznań nie zdominował tego konkursu. Chciałbym tutaj, wyprzedzając już laureatom, złożyć gratulacje. A ponieważ jestem przy głosie i już więcej tutaj przy tym mikrofonie nie będę stał, chcę podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ten konkurs został przeprowadzony. To znaczy chciałbym podziękować grupie ekspertów, niezwykle zaangażowanych pod stałym kierownictwem pana magistra inżyniera Ryszarda Molickiego, który też jest tu obecny na tej sali, może się pokaże nam. Który naprawdę z dużym zaangażowaniem swoimi ekspertami przeprowadza wizytacje i przygotowuje nam materiały. Nam, to znaczy Komitetowi Wielkopolskiej Nagrody, któremu to komitetowi również serdecznie dziękuję za rozważenie kandydatur, przedyskutowanie ich, zagłosowanie, no i wytypowanie laureatów i wyróżnionych. Aby już więcej nie przedłużać, życzę Państwu dzisiaj miłej uroczystości, a potem, jak słyszałem, jest jeszcze bankiet. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, to nie koniec Pańskich obowiązków. Ja proponuję wrócić, no niekoniecznie do mikrofonu, razem z panem prezydentem Pawłem Leszkiem Klepką i oczywiście zapraszam pana dyrektora Departamentu Gospodarki Jakuba Jędrzejewskiego. Bardzo proszę, serdecznie panów zapraszam. No ale braw, to ja nie słyszę. Nie wiem, czy to ja za każdym razem mam podpowiadać. Dobrze. Proszę Państwa, a więc ten moment taki ekscytujący w tym momencie, czyli coś fantastycznego. Otóż zgodnie z protokołem z posiedzenia Komitetu Wielkopolskiej Nagrody Jakości z dnia 9 czerwca roku pańskiego 2010 laureatami i wyróżnionymi w konkursie zostali. Wyróżnienie pierwszego stopnia Wielkopolskiej Nagrody Jakości w kategorii małych firm za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu przez jakość otrzymuje Zakład Elektroniczny Foster Eugeniusz Fengier Ryszard Owczarz, spółka Jawna w Zielonej Łące koło Pleszewa, a
odbierać będzie współwłaściciel, pan Ryszard Owczarz. Bardzo serdecznie witamy pana, panie Ryszardzie. Proszę państwa, firma Foster, spółka jawna z Zielonej Łąki koło Pleszewa. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości mikroprocesorowych regulatorów temperatury do kotłów centralnego ogrzewania. Od ponad 13 lat zaspokaja ciągle wzrastające oczekiwania szybko rozwijającego się rynku kotlarskiego. Jej celem jest uzyskanie pełnego zadowolenia klienta. Firma zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wskazówek udziela telefonicznie drogą internetową. Poza tym posiada regulatory z oznakiem jakości CE. Urządzenia te gwarantują użytkownikom bezpieczeństwo i niezawodność pracy. Bardzo serdeczne gratulacje i bardzo serdecznie pana Ryszarda zapraszam do mikrofonu. O, bardzo proszę. Jeżeli pan chce coś od siebie powiedzieć, będzie nam miło posłuchać, panie Ryszardzie. Powiedzmy, że ma pan 45 sekund, czyli trochę mniej niż kandydaci na prezydenta. Jest mi niezwykle miło, jestem bardzo zaszczycony, bo nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia jako firma mieszcząca się gdzieś na prowincji, z dala od... Na pewno jest to wielką zasługą naszej osobistej pracy, naszych pracowników. My jesteśmy firmą niewielką, ale staramy się robić to, co potrafimy, jak najlepiej i mamy takie swoje motto, że Wielkopolska jest naszym wyborem, dobrowolnym wyborem, ale jakość to jest nasz obowiązek. Dziękuję. Serdecznie gratuluję i dziękuję bardzo za wypowiedź. Proszę państwa, wyróżnienie pierwszego stopnia Wielkopolskiej Nagrody Jakości za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu przez jakość otrzymuje Zakład Oczyszczalni Gospodarki Odpadami MZO SA w Ostrowie. Nagrodę, wyróżnienie pierwszego stopnia odbierze pan prezes zarządu Andrzej Strykowski w towarzystwie wiceprezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego pana Stanisława Krakowskiego. Proszę państwa, Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA w Ostrowie Wielkopolskim to firma z kilkudziesięcioletnią tradycją w gospodarce odpadami. Dziś zdecydowany lider lokalnego rynku, znany nie tylko z gospodarki odpadami, ale również szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej. Ostrowskie MZO jest jednym z licznych takich przedsiębiorstw w kraju, które obok składowiska odpadów mają także efektowną i kształcącą ścieżkę edukacyjną. Serdecznie gratulujemy i bardzo, bardzo panie prezesie serdecznie zapraszam do mikrofonu. Jeżeli pan chce coś uzupełnić, a na pewno wiele można, będę zobowiązany i my wszyscy też. Dziękuję serdecznie za przyznanie tej nagrody. Mam wielką satysfakcję. W ubiegłym roku odbieraliśmy tytuł Wielkopolska Jakość, w tym roku kolejny krok. Rzeczywiście rozwijamy się. W ubiegłym roku pozwoliłem sobie powiedzieć, że w naszej firmie nie widać kryzysu gospodarczego, o którym była mowa w ubiegłym roku. W tym roku mogę powiedzieć, że przez ten rok osiągnęliśmy dużo sukcesów rynkowych. Nasza sytuacja jest jeszcze bardziej stabilna, mocniejsza. Rozwijamy się, prowadzimy rzeczywiście szeroką działalność, przy czym chcę powiedzieć, że należymy do grupy kapitałowej Holdicom, która również dzisiaj otrzymała wyróżnienie Wielkopolskiej Jakości. Z tego miejsca serdecznie gratuluję panu prezesowi Bartoszowi Ziółkowskiemu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie prezesie, dziękuję panie Andrzeju bardzo gorąco. Proszę państwa, wyróżnienie pierwszego stopnia Wielkopolskiej Nagrody Jakości w kategorii firm średnich otrzymuje Zakład Mięsny Konarczak, spółka jawna z Pogorzeli. Za wybitne oczywiście osiągnięcia w zarządzaniu przez jakość zapraszam właściciela tejże firmy, pana Józefa Konarczaka. Gorąco gratulujemy panu i krótka fiszka.
Ta firma to jest firma z wieloletnią tradycją. Powstała w 1990 roku jako rzeźnictwo, wędliniarstwo Zofia i Józef Konarczak. Od początku siedziba znajdowała się w Pogorzeli. Początki historii firmy to mała masarnia, która dzięki wytrwałości i zaangażowaniu właścicieli przekształciła się w nowoczesny zakład najwyższej jakości. Obecnie spółka Konarczak jest średniej wielkości przedsiębiorstwem posiadającym uprawnienia eksportowe na rynki Unii Europejskiej. Serdeczne gratulacje. Proszę Państwa, bardzo serdecznie zapraszam. Aha, tak.